godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Jak? Pomożecie? Prowadziła dziś o północy stan wojenny. My, naród. We, the people. Dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Najstarsze dotychczas odkryte ślady pierwotnego osadnictwa na terenie obecnej gminy Pińsk potwierdzają istnienie tu sadyb ludzkich co najmniej kilka tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa. Na jej obszarze ujawniono pozostałości prastarych obozowisk mezolitycznych, a także z okresu wpływów rzymskich. Odkryto również resztki obiektów późno-średniowiecznych. Stojanówek powstał na południowym skraju Puszczy Zgorzeleckiej nad niewielką rzeczką Bielawką. Do 1945 roku był to Oberpenzinghammer. Prapoczątki osady miały ścisły związek z tzw. państwem lub też księstwem pieńskim znanego rodu Penzingów. Po II wojnie światowej sadyba znalazła się w nowych granicach Polski. Bardzo wcześnie, bowiem już w roku 1419 w miejscowej kuźnicy wytapiano żelazo z pozyskiwanych w okolicy rud bagiennych. Pracowała ona jako obiekt dzierżawiony od Penzingów. W latach 1491-1492 wieś stała się własnością Zgorzeleckiej Rady Miejskiej i wtedy rajcy sprzedali ową hamerię prywatnemu majstrowi. Z roku 1538 pochodzi wzmianka o tutejszym mistrzu kuźniczym Grzegorzu Heroldzie. Najprawdopodobniej ostatnim włodarzem kuźnicy był Kacper Winkler, wymieniony w roku 1683. Gdy złoża surowca, rudy darniowej wyczerpały się, huta została zamknięta. Na jej miejscu powstał folwark. Mieszkańcy Stojanówka pracowali w okolicznych lasach i pobliskich kamieniołomach Piaskowca. Doświadczali nieszczęść w czasie wielkich wojen i lokalnych kampanii. Mężczyźni wcielani do wojska ruszali na bitewne pola, skąd często nie wracali. Ze Stojanówka na fronty I wojny światowej wyruszyli żołnierze, których zmobilizowano z tej w sumie niewielkiej miejscowości. Kilku z nich poległo z dala od swojej rodzinnej wsi i im poświęcono ten pomnik. Można tutaj na nim znaleźć zarówno jak wszędzie nazwiska, daty śmierci, a więc widać tutaj są 1914-1918. Pomnik był kiedyś prawdopodobnie nieco bardziej okazały, a na pewno miał na górze wyrzeźbiony krzyż. Tych pomników w tych okolicach jest więcej, ponieważ w samym Stojanowie, w drugiej części, znacznie młodszej, też jest monument poświęcony żołnierzom I wojny światowej. A warto wspomnieć, że ta miejscowość otoczona lasami doczekała się też we wcześniejszych różnego rodzaju militarnych zawieruchach takich nieproszonych wizyt żołnierzy, między innymi wtedy, kiedy tędy w pobliżu przesuwały się wojska napoleońskie. Niektóre oddziały dotarły aż do tej miejscowości, gdzie dokonano rekwizycji, gdzie też dokonano różnego rodzaju gwałtów. Te smutne czasy zaowocowały taką pamięcią, którą odnotowano w różnych kronikach. No dzisiaj, po wielu latach, po zmianie systemów politycznych, gdy te tereny trafiły już do Polski, niewiele osób o tym wie, a tylko historycy zajmujący się szczegółowo taką przeszłością tej ziemi na ten temat mogą więcej wiedzieć. Niewielka wieś nie mogła sobie dawniej pozwolić na budowę własnego kościoła, ale współcześni mieszkańcy znaleźli inny sposób, by móc gromadzić się na wspólne modlitwy. Powstała kamienna kapliczka zlokalizowana nad samym nurtem Bielawki. Niewielki Stojanówek oczywiście nie ma własnej świątyni, ale ludzie poradzili sobie w ten sposób, że przy tej pięknej kapliczce wymurowanej z polnych kamieni są ławki, tutaj odbywają się nabożeństwa skromne. Natomiast całości uroku dodaje przepływająca rzeka Bielawka. Piękny most stary, który tutaj też od wielu, wielu lat służy tym ludziom.
No oczywiście potężne drzewa, to wszystko świadczy też o wieku, w którym je posadzono. Ale jeszcze wracając do tej kaplicy, warto zwrócić uwagę, że wykorzystano do niej głazy znalezione w pobliżu, a taką ciekawostką związaną też z tą miejscowością jest to, że niegdyś ludzie stąd pracowali w pobliskich kamieniołomach piaskowca. Ten piaskowiec był jednym z takich bardzo ważnych surowców, obok jeszcze wcześniej wydobywanej tutaj rudy darniowej, o czym już była wcześniej mowa. To znaczy, ten surowiec służył do produkowania żelaza. W 1860 roku miejscowy kronikarz odnotował, że we wsi funkcjonował młyn, przy którym był staw zasilany wodą z Bielawki, ponadto karczma i tartak. Stojanówek miał też swoją leśniczówkę. W osadzie żyło wtedy blisko 130 mieszkańców. Dzisiaj nie ma już ani młyna, ani tartaku. W Stojanówku i nieco młodszym, a właściwie nawet znacznie młodszym pobliskim Stojanowie były aż dwa młyny wodne. Ciekawostką jest to ze względu chociażby na fakt, iż te miejscowości nie grzeszyły wielkością. Stoimy w tej chwili z kamerą w takim miejscu, gdzie był starszy z tych obiektów. Staw, jak widać, jest obficie zarośnięty i właściwie pozbawiony wody. To z tego, co widać po tych roztopach wiosennych, zrobiło się tylko trzęsawisko. Różnego rodzaju betonowe przepusty, które niegdyś służyły do kierowania nurtu rzecznego właśnie na koło wodne tego młyna, no są na tyle solidne, że jeszcze przez całe lata będą funkcjonowały. Natomiast ciekawostka związana też z tym miejscem dotyczy II wojny światowej, a właściwie już ostatnich jej dni. Otóż nie tak daleko tego miejsca w kwietniu grupowały się oddziały II Armii Wojska Polskiego, szykując do szturmu na drugą stronę Nysy Łużyckiej, a ten rejon zajmowała 52. Armia Sowiecka. Żołnierze, którzy stacjonowali bardzo krótko w tej miejscowości, powyrzucali do tych różnych zbiorników, które tutaj się znajdują w okolicy, różnego rodzaju pozostałości wojenne i część z nich, tacy speracze zawzięci, potrafili tu wydobyć. No dzisiaj po samym młynie niewiele zostało, parę betonowych takich części fundamentu. No to, co już wspomniałem, wszystkie przepusty kierujące strugę wody od tego stawu, który był zasilany Bielawką do jej, ponownie do jej nurtu, a po samym dużym obiekcie młyna została sterta gruzów. No i to jest wszystko, co tutaj możemy znaleźć dzisiaj. Sąsiadujący ze Stojanówkiem Stojanów to do roku 1945 Niederpenzinghammer. Wieś powstała w drugiej połowie XVII stulecia. Wcześniej na jej miejscu przy trasie kupieckiej prowadzącej z Pińska do Bielawy Dolnej stała tylko stara karczma o nazwie Kaupe. Pierwszych osadników sprowadził tu mistrz kuźniczy ze Stojanówka Kasper Winkler. Rada Miejska ze Zgorzelca pozwoliła osadnikom nabywać tanio drewno z puszczy. Wykorzystywano je do wznoszenia domostw i obejść. Przybyszom umożliwiono także prowadzenie chałupniczego tkactwa, a samą sadybę długo nazywano tkacką wioską. W 1863 roku w Stojanowie funkcjonowało 29 gospodarstw zamieszkanych głównie przez chałupników. Również z tej wsi mieszkańcy wyruszali na różne wojny. Stojanów, położony bardzo blisko Stojanówka, jest miejscowością znacznie młodszą, jako że jej początki sięgają drugiej połowy XVII wieku. Niezbyt wielka osada na I wojnę światową również wysłała swoich synów i to im poświęcono ten monument stojący przy głównej trasie przelotowej. Wśród pomników pierwszowojennych to upamiętnienie ma szczególny wymiar artystyczny i też jest ze szczególnego rodzaju materiału wykonane. Jest to czerwony piaskowiec, można zauważyć na nim kilka takich elementów charakterystycznych. W górnej części widać symbol chyba gołębia, tak można to zrozumieć. Osoba, która najwyraźniej ubolewa, płacze nad losem tych, którzy nie wrócili do domów. No i jest też podkreślenie w tekście, że śmierć bohaterów jest bardzo podniosłym takim końcowym aktem życia. Wszystkie nazwiska, które tutaj zostały wymienione, są łatwe dzisiaj do odczytania, chociaż rzeczywiście te
części niektóre zostały mocno zerodowane w upływem czasu i działaniami atmosfery. Także w Stojanowie wybudowano młyn wodny zasilany nurtem Bielawki. Niestety i ta pożyteczna budowla już nie istnieje, a na jej miejscu widnieją dzisiaj smętne resztki fundamentów. Także drugi młyn w Stojanowie jest całkowicie starty z powierzchni ziemi. No te fundamenty, które tutaj widać, to jest to, co zostało po tej budowli. Też stawek niewielki, do którego niegdyś wpływała woda, został zamieniony w trzęsawisko. Wszystkie te betonowe rynny, przepusty wodne pozarastały, ale warto wiedzieć, że ci, którzy gospodarzyli w pobliżu, mogli tutaj dowozić ziarno, oczekiwać zmielenia. Niestety, jak w wielu miejscach, pozostały po tym tylko smętne resztki. Stojanówek i Stojanów to malownicze miejscowości mające za sobą różne koleje losu. Znaczna część ich mieszkańców znajdowała w przeszłości zatrudnienie w hutach szkła pobliskiego Pińska. U schyłku II wojny światowej w kwietniu 1945 roku przez te miejscowości przeciągała 52. Sowiecka Armia, zmierzająca ku linii Nysy-Łużyckiej. Dzisiaj nadal wielkim bogactwem tej ziemi, zwłaszcza w odniesieniu do oddalonego od głównych ciągów komunikacyjnych Stojanówka, jest okoliczna bujna przyroda.